Witam bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony kl Witam oczywiście w kolejnych materiałach ogrodniczych. Dzisiaj oczywiście kolejny przegląd roślin z cykru, rośliny egzotyczne i oczywiście. E, po prostu kwiaty czy też rośliny egzotyczne. To jest oczywiście kolejny przegląd, oczywiście też sprawdzamy, jak tam. E, bo oczywiście posadziłem nowe nasiona. To znaczy, tutaj jak widzimy, tutaj mamy jakby to wiedzieć, mamy nasiona papryki tureckiej i mamy nasiona posadzone pomidorów, tak? Tu, oczywiście, mamy mandarynkę, tak? I oczywiście, powiem Wam szczerze, że zrobiłem eksperyment z mandarynką, bo ucięłem gałązkę. Zobaczcie. Tutaj, oczywiście, ucięłem tą gałązkę. Praktycznie, praktycznie taka sama gałązka, powiedzmy, że jak, jak ta tutaj. I teraz oczywiście do tego przejdziemy, tylko po prostu chciałem po prostu powiedzieć, że ucięłem taką gałązkę i troszeczkę żebym tam poczytał, też popatrzył i się dowiedziałem, że są możliwości różnych ukorzeniaczy, czyli na przykład aloes, cynamon, y, miód i oczywiście aspiryna, czyli oczywiście te cztery ukorzeniacze, które są oczywiście naturalne dla roślin. Możemy za pomocą tych czterech ukorzeniaczy tych w sumie domowych ukorzeniaczy możemy oczywiście ukorzenić nasze rośliny czy też inne rzeczy. Nie wiem jak tam z nasionami czy coś. Nie mam pojęcia, bo jeszcze nie próbowałem z nasionami, ale z tym oczywiście zaraz oczywiście tylko przejdziemy do tej oczywiście mandarynki. To jak widzimy mamy tu wam pokażę troszkę z daleka. Cytrynki dwie. Jedną wsadziłem, bo tam coś wypuszczało, dlatego musiałem ją z powrotem wsadzić. Tu mamy moje pelargonie, już troszeczkę się poprawiły, bo dodałem nawozu. I praktycznie już jest troszeczkę lepiej. Fukcja pięknie wypuszcza. Zobaczcie, jak ładnie funkcja pięknie wypuszcza. Tu oczywiście druga jest funkcja, ale to już tak troszeczkę inaczej wygląda. Hmm. Oj, tu widzę właśnie, że coś tu mi padło. No niestety. Eee, no tego już wam nie będę pokazał, to potem się za to zabiorę, bo e, nie ma tego sensu. No trudno. Czasami się zdarza, że e, praktycznie są też takie niewypały. No jak widzimy, no, mój grudnik się troszeczkę rozrósł. Będzie trzeba też jakieś sadzonki zrobić, czy też ukorzeni, czy cokolwiek. No z bananosem jest coraz gorzej, nie wiadomo, co się dzieje. Może, że je przelany czy coś, ale myślę, że się uda, bo już widzimy, że tu coś puszcza. Zobaczcie tutaj, o widzicie, nowy listek, także aż tak tragicznie nie jest. Oczywiście tu mamy yy, marakuje, Pastiflora. Bardzo ładnie wypuszcza, jestem naprawdę zadowolony z tej roślinki. Tu przejdziemy może dalej. Co my tu ogólnie mamy? Mamy tutaj oczywiście cztery tulipany, ale... Proszę Państwa, czy na pewno cztery, bo ja to widzę, zobaczcie ile. Tu oczywiście są, jak widzimy, raz, dwa, trzy, cztery. Ale jeśli oczywiście obrócę doniczkę, czyli po prostu w ten sposób i tu Wam po prostu, jakby to powiedzieć, pokażę Wam na kamerze. O, zobaczcie. Ile jest sadzonek? Są dwie sadzonki. Tu jest oczywiście... Jedna, i to jest oczywiście druga. Dwie razy cztery to jest, y plus cztery to jest oczywiście sześć tulipanów. Te małe, oczywiście one zakwitną dopiero za rok, ale te reszta, to jest cztery, to myślę, że będą gdzieś się dziś. No troszeczkę musiałem niestety tą lampę troszeczkę tak przestawić. To jak widzimy, mamy mango, które oczywiście kupiłem od jakiejś tam firmy. Niby się uważała za Jakby to powiedzieć, taką wielką firmę A powiem Wam, że jest po prostu tragedia Dlaczego tragedia? Bo mango na razie No na razie jeszcze trzyma, zobaczymy czy wykiełkuje czy nie Ale zobaczcie moje banany Widzicie? Jedynie co wykiełkowało To praktycznie dwie pitaje, jedna I tu druga Dwie pitaje, takie białe kropki, to bo pitaja to jest inaczej kaktus. tak I tu oczywiście są dwie białe kropki. na no a banane niestety nie wykiekowało, czyli będzie jakby to będzie praktycznie reklamacja tych bananów. Nie wiadomo jak tam wyjdzie. To samo oczywiście też papaja się też nie udała. Niestety musiałem ją niestety wywalić. Ale mam nowe nasiona. To zaraz oczywiście do tego przejdziemy, do tych nasion. Wam oczywiście pokażę, jak to wszystko oczywiście wygląda. Za tego przejdziemy dobrze dalej. Tu oczywiście, mamy też nowy nabytek. Yy, to jest Ficus Intansia, Chyba tak to tak mniej więcej się nazywa. Jak widzimy, tutaj nowe, nowe rozsady wychodzą. Bardzo mnie to oczywiście cieszy. A zale jak widzimy, się troszeczkę rozrosła. Yy, jak widzimy, tutaj róża chińska, tak zwany hibiskus. Yy, Tamte pąki poszły, bo przekwitły. I teraz poproszę o nowe puszcza. Tu jest ta odratowana pelargonia. Bardzo się cieszę, że ona przywróciła się do życia. Tu mam oczywiście sadzonki pelargonii, które praktycznie wczoraj zrobiłem. Mój amarylis. I tu jest oczywiście drugi. No i tu mam oczywiście prymulkę. tak Taka niespotykana, żółta. <laughs> także jeśli chodzi o ten przegląd. Także zapraszam do nasion. Już jesteśmy oczywiście w nasionach. Właśnie patrzymy, czy się jakoś ten sprawdźmy, może tą ściereczkę, bo ona jest dosyć wilgotna. Chcę sprawdzić, czy się coś tam korzeni, czy nie. O, zobaczmy. Wiecie co to jest, widzowie? To jest oczywiście papaja, drodzy widzowie. Zobaczmy, co się tutaj dzieje z tą papają, bo. Na razie nie widzę, żeby coś się działo. Czy jakieś korzonki, czy cokolwiek. Mm, spójrzmy. Weźmy to. Zobaczmy, jak to wygląda. Bo troszkę tutaj. Nie wiem, czy jest oczywiście dobrze widać tą papaję. Yy, nie, ona się taka. Jakby to będzie dosyć dziwna się zrobiła po tej ilości wody, a nie, patrzcie, zobaczcie, korzeń jest, udało się, jest, jest korzeń, zobaczcie, widzowie, spójrzcie, widzicie, korzeń jest, udało się, jedno jest ukorzenione, no i praktycznie nie jestem zadowolony. No się nie ukorzeniem tego po prostu jest korzeń w pesce, Dlatego oczywiście będziemy to sadzić, a resztę po prostu zamykamy. Resztę zamykamy do, do konkretnego też kiełkowania. Zobaczmy jak to tak wszystko elegancko wygląda. Jednak mój sposób kiełkowania jednak pomógł. Jak widzimy w, w takiej mokrej świadce, no oczywiście to oczywiście podziękowania dla jednego pana, który to wymyślił na jakimś kanale tam ma mało tych subskrypcji, chyba z 1000 i coś. Dlatego oczywiście wielkie podziękowania dla niego, za ten, materiał, za ten materiał, który zrobił. Dobrze, to już oczywiście możemy. To oczywiście możemy tutaj tak z daleka. Zobaczcie, jak to wygląda. Oczywiście jest korzeń i bardzo mnie to cieszy, bo możemy to ładnie zasadzić. Zobaczmy, co dalej u nasion. Jestem dość ciekawy, bo Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy to minęło te trzy tygodnie, ale wiecie jak to jest, nie? Ciekawość czasami. O, ho, ho, lipcia. Co tu się dzieje? Halo, panowie. Co tu się dzieje? Ej, panie. Aha, tu jest oczywiście brak korzeni. To jest taka miroja, taki budyń. Coś tam. Jabłko budyniowe, o. Mamy tu chyba korzeń. Zobaczcie widzowie. Troszkę to tak widać chyba. Nie wiem, czy to jest korzeń, czy nie. Nie mam pojęcia, szczerze powiem. Ale my to chyba jednak nie wiem, czy zasiejemy, czy nie. Ale tu niektóre mają korzenie. Nie wiem jak tam wygląda. Oczywiście tutaj się dziwnie się zachowuje. To. Dobra, wiecie co? Ja to oczywiście sobie zawinę. Mniej więcej w ten sposób. I tu ładnie przyklepię, żeby to po prostu było w tym mokrym. Aha, coś tam wypadło. To nic, to nic, to nic się nie stało, że wypadło. Bo to jest słoik, yy, no taka szklaneczka ala, taki wazonik. No i nie zobaczmy, co słychać u naszych lici. Jestem ciekawy, czy coś wykiełkowało, czy nie, czy są jakieś korzenie. Bo jak widzieliśmy, tu jest oczywiście korzeń, tak? W tym oczywiście jest korzeń. Ale zobaczmy liczy. Jestem ciekawy. No, naprawdę jestem ciekawy, bo <laughs> jeśli chodzi ogólnie o liczy, Jestem ciekawy. Jak tam liczy się czujesz. O! Ho, lipcia. O, lipcia. Ojenny, ojenny. Patrzcie, korzenie mają. Cytryna. To znaczy nie cytryna, przepraszam, limonka. O, ja pierdziulę. Zobaczcie Patrzcie, widzowie. Widzicie? Korzenie. Niesamowite. Zobaczcie, tutaj. Spójrzcie, korzenie. No, liczy, jeszcze nie wykiełkowało, ale widzę, że moja. Ma... <laughs> Ta. Moja. Bardzo mnie to oczywiście cieszy, że to wykiełkowało, bo. Niesamowite. Oczywiście do Ziemi, tak? Oczywiście do Ziemi, tak jest, tak jest. Do Ziemi. Oczywiście sprawdzam, czy tu jest jeszcze coś. Tak, wypuściło to do Ziemi. To do ziemi wypuściło, to też wypuściło do ziemi, eee, powinienem mieć jeszcze chyba, zobaczmy tu, coś to puszczę, nie wiem czy to coś puszcza czy nie, nie wiem, będę po prostu musiał kupić nowe lici i po prostu wysiać to lici, ale jak widzimy papaja ma korzeń. Zobaczcie teraz, jakie ma korzenie. Tu jest oczywiście papaja, tu jest oczywiście limonka. Yy, bardzo ładnie się oczywiście u, udało, że no po prostu jestem w siebie dumny, tak po prostu jestem w siebie dumny, że udało się Zrobić taki sposób, i naprawdę dziękuję temu panu, co zrobił taki materiał o takim czymś, i naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Oczywiście też polecam na jego kanał. Oczywiście, jak znajdę jego, jego kanał, bo już na, naprawdę zapomniałem nazwy. Ale jeśli, oczywiście, mi się przypomni nazwa, na pewno będzie link w opisie, czy też podam jakoś tak w następnym materiale ogrodniczym także. <laughs> drodzy widzowie to by było na tyle. Jeśli oczywiście chodzi o ten oczywiście materiał, także zachęcam do subskrybowania kanału, ale oczywiście na YouTube do e, zostawienia łapki w górę, jeśli, oczywiście materiał ogrodniczy się Wam oczywiście spodobał. Jeżeli oczywiście chcecie być na bieżąco, musicie po prostu zasubskrybować kanał i zostawić łapkę dla odcinku. Także drodzy widzowie to by było na tyle. Mam nadzieję, że oczywiście to się podobało. Widzieliście się dość sporo, bo oczywiście to jest. Papaja ma korzeń, limonka, korzeń. No, po prostu nie ma coś, co, co praktycznie czekać, tylko po prostu sadzić, oczywiście, tak? No, także dziękuję Wam za uwagę. No i oczywiście do zobaczenia. Myślę, że za jakieś, znowu dwa tygodnie, się widzimy na kolejnym. Przeglądzie roślin i też oczywiście nasion. Zobaczymy czy dalsze papaje będą też kiełkować tak samo jak ta papaja co dzisiaj. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia do następnych materiałów ogrodniczych.